Miłego oglądania życzy telewizja kablowa TELCAP, operator z 30-letnim doświadczeniem. Piastowska Szkoła Podstawowa nr 4 zajęła dziewiąte miejsce w ogólnopolskim konkursie Przecinek i Kropka, organizowanym przez jedną z największych sieci księgarni w Polsce. Jest jedną z dziesięciu szkół w kraju, które otrzymają wspaniałą nagrodę – tysiąc książek do szkolnej biblioteki. Informacje o konkursie wygrzebała pani kierownik świetlicy szkolnej Katarzyna Bogusławska, przekazała paniom pracującym w bibliotece szkolnej. I Pani już tutaj zaczęły pogłębiać wiedzę w tym zakresie, zapoznały się z regulaminem, ogłosiły konkurs na terenie szkoły, wpłynęło wiele prac plastycznych, zdjęcia. Potem komisyjnie wybraliśmy zdjęcie, które miało reprezentować naszą szkołę w konkursie książki są fajne i kropka. Szkołę mogła reprezentować tylko jedna praca, w związku z czym trzeba było dokonać szkolnych eliminacji. Zgłosiło się kilka klas, kilka grup, koło czytelnicze, powstały zdjęcia, powstały prace plastyczne, a później dyrekcja dokonała wyboru. I... Padło szczęśliwie na, na klasę drugą B, której jestem wychowawcą. Pomysł na pracę wziął się z naszych rozmów z dziećmi, z rodzicami to był wspólny pomysł że przebieramy się za postacie bajkowe. Dzieciaki przebrały się ze swoich ulubionych bohaterów, trzymali książki, z których właśnie pochodzą. Ja również byłam anioł z Zielonego Wzgórza. Pozowaliśmy, dokonaliśmy wspólnie wszystkich przygotowań, łącznie ze scenografią, z kostiumami. Bawiliśmy się przy tym świetnie, nie ukrywam zajęło nam to troszeczkę, Czasu, ale myślę, że efekt jest zadowalający nas wszystkich. Następnie przez miesiąc trwało internetowe głosowanie. Było to ponad 16 tysięcy głosów, i to były głosy właśnie z całego świata: Europa, Azja, Afryka tam, gdzie głosowali wszyscy nasi znajomi, znajomi naszych rodziców, dzieci z tej szkoły. Była tam naprawdę świetna zabawa i wspólny taki sukces. W szkolnej bibliotece jest dzisiaj około 8 tysięcy tomów. Niełatwo ułożyć listę tysiąca nowości, które zasilą ten księgozbiór. Przy wyborze książek do naszej biblioteki sugerujemy się propozycjami samych uczniów, a także rodziców i grona pedagogicznego. Będą to książki, bestsellery, wszelkiego rodzaju nowości, a także kontynuacja serii, które już posiadamy w bibliotece. Na przykład książka, która kończy serię o Chorym Potterze, prawda? Ostatnie wydanie. Również zakupimy książki, które będą potrzebne przyszłym klasom siódmym i ósmym, bo będą to już. Będzie to młodzież w zasadzie, dzieci starsze, prawda? Dla grona pedagogicznego również chcemy kupić książki, które są nowościami, które są książkami pedagogicznymi i wzbogacą nasz skromny na razie księgozbiór. Początkowo miały się pojawić 6 grudnia wraz z Mikołajem. No, niestety, ponieważ jest to dosyć. Duże przedsięwzięcie dla organizatorów. Został ten termin przesunięty. Mamy nadzieję, że na gwiazdkę będą. Książki nie będą jedyną nowością w szkolnej bibliotece. Burmistrz Piastowa obiecał zakupić dla szkoły nowe regały.